witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Drax, to jest Space Pirates and Zombies. Ostatni mój chyba filmik na kanale i tak jest już ich kilka. Tak wyszło, ponieważ stopniowo, progresywnie starałem się wam pokazać co ciekawsze rzeczy, odkrywając tajniki gry. Tym razem mega krótki filmik, ponieważ grę w zasadzie przeszedłem. Na moim liczniku jest w tym momencie na Steamie 29 godzin. I to jest czas, który spędziłem w kampanii, w trybie kampanii na poziomie normal. Spójrzcie na mapę galaktyki. To jasno-niebieskie, to są moje tereny. I to fioletowe oczywiście to są tereny zombie. Całkowicie wytępiłem dwie rasy, których tereny przejąłem. Niebieskich i żółtych. Moi przyjaciele zieloni ledwo przetrwali, ale gdzieś tutaj jeszcze im się uchowały trzy tereny. I cóż, taki spoiler, nie spoiler, może nie fabularny, ale gameplayowy, więc uprzedzam, końcówka. W zasadzie z drugiej strony może to nie spoiler, ponieważ gra po prostu będzie nam komunikować to jako jedno z zadań. Generalnie, żeby wygrać grę, musimy pokonać głównego bossa, tak to sobie nazwijmy. I w pewnym momencie my możemy go zaatakować w jego bazie, tylko że jest to w zasadzie misja samobójcza, jeżeli będziemy mieli niski poziom. Zauważyłem, że w zasadzie mógłbym oczywiście tą rozgrywkę prowadzić dużo dłużej. W tym momencie zresztą gra po przejściu pozwala nam na dalszą rozgrywkę i dalsze granie. Zostałem poinformowany, że kapitanowie, którzy zostali zmienieni w zombie, czyli ci wszyscy tutaj, ci fioletowi, będą się z powrotem po śmierci zmieniać, zdaje się, w normalnych kapitanów. Generalnie można sobie jeszcze dalej pograć, nie wiem, jak ktoś ma ochotę z tymi rasami innymi dalej powalczyć, czy tam właśnie zwalczyć resztki tej zombie infekcji. Natomiast grę w zasadzie przechodzimy, właśnie kończymy w momencie, kiedy pokonamy głównego bossa. I to jest tak, że tego głównego bossa zauważyłem, trzeba pokonać na zasadzie takiej trochę samobójczej misji. Jak widzicie, wleciałem tutaj w terytorium przeciwnika, otoczony przez masę statków wroga, ale bezpośrednio uderzyłem na bazę i dokonałem tej samobójczej misji, w zasadzie powalczyłem, ale to nie jest tak, że będziemy musieli zwalczyć wszystkie zombie dookoła i dopiero na koniec sobie zostawić. W zasadzie to jest prawie, z tego co grałem, niemożliwe, ponieważ ta infekcja będzie się dość w pewnym momencie, może dojść do tego, że będzie się tak szybko rozprzestrzeniać, że nie będziemy w stanie jej wytępić, o ile nie zaatakujemy właśnie jej epicentrum. Ja i tak dość długo czasu poświęciłem na rozbudowę własnej infrastruktury. 29 godzin na liczniku, gra we wczesnym dostępie, kampania bardzo fajna. Mogę sobie teraz jeszcze oczywiście sandbox włączyć wersję. Będę z pewnością wracał do tego tytułu. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Moje wrażenia z rozgrywki macie w poprzednich materiałach, więc się nie będę powtarzał. Chciałem wam tylko dać znać, ile w sumie czasu zajęło mi przejście kampanii. Prawie 30 godzin i jest to 30 godzin, podczas których nie mogłem się oderwać od rozgrywki. Naprawdę świetnie mi się grało, więc to tyle z mojej strony. Pamiętajcie, łapka w górę, zapraszam do komentowania, a po więcej informacji ze Space Pirates and Zombie 2 zapraszam do moich poprzednich materiałów. Naprawdę sporo nagrałem na ten temat, więc to wszystko. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!